plaża, czysta woda, pełne słońce. Dzisiaj zawitaliśmy do urokliwej miejscowości Kopań, niedaleko Darłowa, nad Morzem Bałtyckim. Wspaniałe widoki i świeże morskie powietrze nie są jednak powodem, dla którego dzisiaj tutaj jesteśmy. Zaledwie 50 metrów od plaży znajduje się luksusowy kurort turystyczny, wykorzystujący inteligentne rozwiązania Fibaro. Presidential Baltic Houses. To tam zamontowane zostały urządzenia Fibaro, które wykorzystywane są w apartamentach na wynajem. Zapraszamy na krótki spacer. Przed przyjazdem tutaj jedyną formą kontaktu z właścicielem nieruchomości był telefon. Otrzymaliśmy na smartfona dostęp do aplikacji inteligentnego zamka, dzięki której mamy możliwość wejścia do domku i sterowania wszystkimi urządzeniami, które znajdziemy w nim. Zobaczcie, nie ma tu żadnej recepcji, nie ma potrzeby umawiania się z właścicielem w celu przekazywania kluczy. Na drzwiach wejściowych, tarasowych oraz oknach zamontowano czujniki otwarcia. Dzięki temu, przebywając nawet z daleka od domku, zostaniemy poinformowani w przypadku ich naruszenia. Dodatkowo wewnątrz zamontowano liczne czujniki zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców. Elementem wyposażenia domków są inteligentne gniazda oraz przełączniki z serii Wally. Przełączniki wykorzystywane są do sterowania oświetleniem w poszczególnych sekcjach domu. W momencie, gdy światła są wyłączone, kolorowy pierścień pozostaje niebieski, zaś po włączeniu zmienia barwę na zielony. Na inwestycji została zainstalowana jedna centrala Home Center 3, która obsługuje trzy domki. Do niej zostało podłączonych około 90 urządzeń Z-Wave zarządzających zarówno poborem energii w domu, jak i bezpieczeństwem, jak i kosztami eksploatacji. Przede wszystkim zaczynając od kosztów zużycia energii, ogrzewania oraz pracy klimatyzatorów. Klimatyzatory można odłączać, monitorować bez przerwy zużycie. Na inwestycji został wykorzystany smart implant, między innymi do odczytu i sterowania czujkami ruchu zewnętrznymi, które są wodoodporne i wielostrefowe, do sterowania oświetleniem parkowym, czyli całym obwodowym oświetleniem nocnym, jak również do sterowania pompą głębinową od wody i różnych innych kwestii do zarządzania temperaturami. Czas powoli pożegnać się z tą piękną miejscowością. Zwróćcie uwagę, że wyjechaliśmy przez szlaban z rodziny Nice Bar, który możecie bezpośrednio za pomocą radiolinii wgrać do centrali Fibaro Home Center 3. Do zobaczenia!